Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym materiale przecudownym, oczywiście z Palionowa. Dzień dobry widzowie, dzisiaj jak widzicie ja tutaj w mojej diamentowej zbroi z diamentowymi narzędziami przychodzę do was, ponieważ dzisiaj, uwaga, muszę wam pokazać pewną rzecz. Otwieram te drzwi i tu patrzę jakaś, nie wiadomo co to jest, jakaś skrzynka tajemnicza. Więc koniecznie musimy zobaczyć co w tej skrzynce się kryje. Więc uwaga, zanim ja zobaczę co w tej skrzynce jest ukryte, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19. Tak samo zapraszam was na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam dzieje się naprawdę bardzo dużo. Widzowie, jeżeli nie macie na kanale Filip Szczypka, to ja ci współczuję. Ja ci widzów współczuję po prostu, bo ci mija tyle dobrego kontentu, naprawdę wbijaj tam, ponieważ tam codziennie się coś pojawia. Dobra, uwaga, otwieramy tą skrzynkę, bo to jest bardzo ważne. Uwaga. Dobra, ja wiedziałem co tu jest już jakby co. Dwa diamenty i pocztówka z USA, widzowie. Bardzo prosta piłka, czy wy wiecie kto był w USA? Dobrze widzowie, ale tak jak wiadomo, pocztówka to pocztówka. Trzeba zobaczyć jakie zdjęcie zostało wysłane nam tutaj, że tak powiem, z USA. Więc zobaczmy co tam u Emilii się działo. Pocztówka, co tam zdjęcie mamy? Piękne, no pięknie. Idealne, dobrze. Widzowie, no to w takim razie pocztówka zmieniła swoją nazwę już w ogóle na... Nieważne. Dobra, lecimy w takim razie do Emilii, bo chyba jest już, wróciła. Lecimy się z nią spotkać, zobaczymy, spytamy jak było na wyjeździe. Czy dobrze, oho, oczywiście Facebook mi gra. Mega fajnie, zamkniemy go, dobra, już zamknąłem Facebooka. Dobrze, puk puk, dobra, tu jest na bank statyw, jak się ona pamięta na czym to polega. 28, ała! Proszę mi przeszkadzać, co to znaczy, że tutaj sobie ćwiczę? Ała! Excuse me, co to ma być za przywitanie? Dzień dobry! O kurde, przepraszam. Zapomniałem, że mój miecz... Znaczy mój łuk jest taki mocny. Halo, Emilia! Co? O, czekaj, zabrałem ci łopatę, proszę cię bardzo. Zawsze jestem po prostu. Co to jest za przywitanie? Ja to sobie ćwiczę. Dobrze, przywitanie. Dulok wita was w tym cudownym dniu. Kilku zasad się nauczycie tu. To co śpiewasz? Dobra, nieważne, witam. O kurczę, czekaj. Ja bo nie wiem co ty mówisz. I don't understand. Dobra, you. Witam cię bardzo serdecznie. Jak America. Było na wyjeździe, powiedz. I don't understand you. I don't know what you saying now. I don't know. Leave me alone. Żartuję, no żartuję przecież. Dobrze, widzowie. Tak to jest właśnie. Poddała się mieszania języków. Jest już anglojęzyczna, niestety. Niestety, widzowie, już się z nim nie dogadamy. Niestety jest już niezdatna do ten. No dobra, what's up, bro? Mam, no. What's up, bro? I'm good, I'm good. Dobra, zostaw mnie. Dobra, jak było? Zobaczcie pocztówka. Tak, super, patrz jak się nazywa. Pocztówka z USA, już jest painting normalny po prostu. A, przestań, coś. Po prostu postawiłem, zobaczyłem twoje zdjęcie. Wiesz? I dlatego painting, obraz. Tak, tak. Widziałem sztuki, no coś tam. Dobra, dobra, słuchaj, jak było? Super było, naprawdę super, tylko jak widzisz przytyło mi się trochę. No widzę właśnie, no to i... nie chciałem, oż się kurde położyłaś, może usiądźmy. No weź, mogę usiąść, bo jest na pewno mega ciężko. No widzę. Te witki od golfa ledwo noszą taką kulę. No, naprawdę jest... jest ciężko. Jest ciężko, no, dobrze, czyli mówisz, że w porządku było. No tutaj też nie tak, najgorzej, przyznam fajnie. Szczerze. Lekka noc, prawda, przychmurzone niebo. Dobrze jest. No dobrze, no to ale to trochę, ja powiadam, trochę... ja tam nie wiem. Wiesz co jest, jest, nie, a w ogóle tam, no, ja ci powiem co jest, jest Patryk. Co jest? Jaki? Patryk rozgwiazda. Nie znam takiego, co to jest? No, taki różowy. Po prostu jest różżowy w sumie, to jest jego największa. Największy... Rozgwiazda to jest jego nazwisko? Tak, no. Tak samo jak jest SpongeBob w Kanciastoporty, nie? Rozgwiazda, Patryk Rozgwiazda, czekaj. Nie, nie wiem, kto to jest, ale okej, okay. Jest Patryk Dobra. Rozgwiazda. Nie tak? Oglądałaś nigdy SpongeBob'a? A ten Patryk Rozgwiazda, myślałam, no. Że mówisz jakiś takiego Patryku Rozgwiazdy, który my znamy. No nie, wiesz, no, nie no nie, no Patryk Rozgwiazda z ten, a to nie poznałaś. No nie, no zaczyna się, kurde. Mol. Uciekaj stąd, obrzydliwcu. Obrzydliwcu.
Zostawcie. Dobra, mnie. Jest, jest, pokonani. Dobra, chodź. Lecimy, lecimy do tego. Chodź, pokażę ci, gdzie on mieszka, bo to się troszkę pozmieniało. No, na bikini dolne. Na Spanż Bobowice lecimy. Na Spanż Bobowice, bikini dolne i inne takie. O, tam na wrzecu. O kurde, ląduj. Ląduj. Czemu nie? Ląduj, bo tam. Dobra, już czekaj, bo ja zapomniałem, co tu się dzieje, co tu się wyprawia. Czekaj. Nie, teraz się z nim na pewno nie chcesz przywitać. Oni są jacyś opętani, teraz mi się przypomniało. Patrz, on tam gdzieś się kręci koło tego statku. Czekaj, na F5, na shift. F5 i shift. Patrz, widzisz go? On jest teraz lekko czerwony. Kurde. Nie, wracamy. Czekaj, idziemy po podki na niewidzialność, bo ja nie ma sensu się z nim konfrontować teraz. Chodź, lecimy. W laboratorium. Zostawiam tutaj sobie z nim. Ja nie mogę. Jak sobie masz, radę. Nie masz podki na niewidzialność, naprawdę? Jaki z ciebie jest ten gracz Minecraft, że nie masz jakiegoś podki na niewidzialność? A ty masz? No oczywiście, bo jak nie masz poty na niewidkę w ekwipunku, to nie ma dla ciebie ratunku. Aha. Mhm. No to już mam. I nie mam na przykład. Ale musisz mi też załatwić, bo ja tak się składa, że też nie mam. Sorry, nie ma dla ciebie już ratunku. W Stanach mnie nie przepuścili przez bramki. Dobra, mamy problem, mam tylko jedno. Gdzie ty jesteś? No w laboratorium u mnie, ale jest problem, mam tylko jedną. No i co teraz? No i co teraz? Do czego doprowadziłeś? I co my teraz zrobimy? Cześć, szukam innej. Ty jesteś, czemu jesteś w laboratorium, ale ciebie nie ma w laboratorium? No bo już jestem u siebie na chacie. Dobra, wiesz co, magic. Z jakimś krętaczem, no. Magic. Dobra, czekaj, no może tu coś, a nie, bo ja sobie doiłem jedno. O nie, już widzę te butelki puste. Ja pójdę do ciebie zobaczyć. No musisz coś mieć. Dwie butelki puste? Tak? Naprawdę? Że, no, wiesz, dwie butelki puste. Nie spodziewałam się tego po tobie, naprawdę, nie spodziewałam się tego po tobie. Myślałam, że ograniczasz. Po prostu, a, to jest w ogóle lis od ciebie. Lis ode mnie. O, znalazłam. A nie, to nie jest to. A nie, to już czytałem, dobra, bo już myślałem, że jakiś... Dobra, wiem, co to jest za list. Aha, że po prostu sobie że wyjeżdżasz, no. A ty wiesz, a ty masz jolo. Wiem dlaczego, okay. Patrz, pokażę ci, dlaczego tutaj był ten list. Mhm, czekaj, idę. No. Ja tutaj wraz z tym listem siedziałem z tymi dwoma butelkami i opłakiwałem, że ciebie nie ma. Tęskniłeś? Tęskniłem. Czekałem jak pies pod drzwiami. Właśnie mój pod drzwiami siedzi i czeka, aż go wypuszczę, więc może go wypuszczę, zanim zaczniesz czekać. Dobra, a więc masz tą swoją potę na niewidzialność? Mam. Dobrze, no to bardzo dobrze. Czekaj, odłożę ten list i te dwie butle. Dobra, lecimy tam i zobaczymy, co on takiego kombinuje, bo to jest mocno podejrzane, co tutaj się dzieje. I ja sobie o tym przypomniałem teraz dopiero, bo to... Czekaj, jest SpongeBob, jest Patryk, tak? I tak. SpongeBob jest opętany, a Patryk? Też. Aha. Czyli oni oboje są opętani. Tak, ale Patryk był w porządku. Kurczę, ja myślałem, że właśnie w złym momencie... Dobra, czekaj, wypijmy potę, weź to wszystko ściągnij, wypij potę, bo on tu gdzieś może być. A zaraz możemy się nadziać na niego i nie chcielibyśmy tego, nie? Napiłam się. Ja ogólnie, no, Patryk bardzo w porządku jest. O, tutaj jest, tu jest, kurde, tu jest. Kurde, przez ciebie mnie widać. Patrz, co on ma ręce do przodu jak zombie. Jak zombie. Patrz. Widzisz go? Nie widać, powiedz mi, czy mnie widać. Nawet powiedz, czy mnie widać i strzały, bo ja mam strzały w sobie. A w którym jesteś miejscu teraz? Tutaj. Widać cię, o Jezu, jak cię widać. Czekaj. O kurde, ja będę udawał, nie, on cię na bank zauważył. Nie mów on tak, na bank cię tak, zauważył! Nie mów on, tak. już na pewno poszedł, nie, będę po broń. Nie, jestem wbita, jestem, uważam, że jestem, udaję, że jestem wbita w coś. Ty jesteś. Nie musisz udawać. Dobra, chodź, dobra. Idziemy ten. Gdzie ty jesteś? No ty tu, jesteś, widzisz tutaj szybującego takiego fajnego ziomeczka? Mhm. Widzisz go? Mhm. Jestem pod nim równo, a tu jest taka woda i takie glony. On cały czas lata. No, tak, bo on tu krąży, bo SpongeBob wszedł na dół, z takiej swojej tajnej bazy. No, widzisz to? Widzę cię. Dobra, tak, no to na dół, wodą w dół. Okej, okay. Jak wodowanie, wodą musisz zaliczyć wodowanie, no dawaj. Jak wodą w dół? Tu jest taka baza, lekka. Dobra, jestem gdzieś, jestem w jakimś miejscu, dobra. Dobra, no i tutaj, Ej, ale widać mnie, serio? Tak, no. No, ale, ale to dlatego, że podka... W jaką ty miałaś podkę? Na niewidzialność jedynki, czy niewidzialność dwa? Nie wiem. Są jakieś różnice? No. Aha, no to ja no nie bo wiem, jak się wraca ze Stanów grubszym trzy razy, no to ciężej jest zniknąć. Dobra, jest... A, co tu się uderzyło? Ktoś kogoś uderzył. Dobra. Bardzo nieśmieszne, wiesz. Ej, dobra, bo on tu... Ty, on jakieś gąbki... Bo on tu suszy gąbki. On tu ma fabrykę suszenia gąbki. Patrz, co tu się dzieje, on tu ma skrzynkę, zobacz, co tam jest. Oglądam. Jezu, ile tam jest gąbek.
Dobra, on bierze chyba coś, czy nie? A czekaj, bo ja udaję, że jestem wbita cały czas w ścianę. Serio, widać moje strzały? Widać. A naprawdę? No. No nie, ja muszę teraz... Dobra, wypływaj, wypływamy, płyniemy za nim, zobaczymy, dokąd on idzie. Dobra, on w ogóle, ja coś słyszałem o jakimś zamku, że on ma budować, tak swoją drogą. Właśnie jestem ciekaw... Zamek? No, z tych gąbek, właśnie jestem... O kurde, to ty... A nie, to on, no on, dobra. Nie, to on. On wyleciał, gdzieś idzie. Idzie gdzieś. Okej, okay. Gdzieś... ja widzę go, czekaj, bo ja go zgubiłam totalnie. A nie, dobra, znaczy lata tu obok swojego ananasa, no. Mhm. Znasz kawał o ananasie? Nie. Dobra, opowiem ci w tym przez dobrym momencie. Jest tak, jest Jasiu w szkole i pani mówi, dzieci ułożcie zdanie ze słowem ananas. No i Kasia się zgłasza i mówi, ananas jest pysznym owocem. Ona mówi, bardzo dobrze. Zgłasza się Kasper i mówi, ananas jest żółtym owocem. Ona bardzo dobrze. Mówi, Jasiu, a może ty ułożysz jakieś zdanie ze słowem ananas? A Jasiu mówi, Basia puściła bąka, ananas leci smród. Gdzie on idzie? Jak ci się podoba teraz? Ja mam się zaśmiać teraz, czy zaraz? Czekaj! Teraz. Ha! No dobrze. Idealny timing. Dobra, czekaj, bo on tu coś zaczyna budować. Czy to tutaj będzie ten zamek budowany, o którym on mówił? Powiem ci, że... Ej, dlaczego tu akurat? Obok naszego domu. No, ale to nawet już kichać to, że koło naszego domu. Ja tutaj bardzo fajne miejsce miałem, na którym sobie robiłem odcinki z tego. Kto lepiej zbuduje. Idealny teren. A on tu nagle ten będzie mi robił jakieś cyrki. Ale dobra, on faktycznie zamek buduje, widzisz to? On jakąś głową kręci cały czas, nie wiem, czy to widziałeś przed chwilą. Bo on jest opętany, on jest opętany, to wiem. Ale czemu on ma takie ten... Właśnie nie wiem, co się stało z nimi, ja nie wiem. I z Patrykiem, i ze Spadłem życie. Ja myślę, że to jest jakaś choroba morska. Miałeś z nim jakąś styczność? Styczność? Miałem. No. No i co? No i mnie nie chwyciło. Jestem czysty. Na pewno? Tak. Ale ty, od czasu do czasu lubisz tak ryknąć jak zombie, to może sama jesteś nie tak już od dłuższego czasu. No ja po prostu mam astmę. Aha. Mi się wydaje, że jakbyś teraz rykła, jak masz bebzą wielki 3 razy więcej, no to teraz to bym myślę, że... Wiesz, to mini spaduwa. To stało być śmieszne. Dobrze, już przestaję, bo widzowie mnie zaraz powiedzą, że jestem niemiły. Oni mi tak zawsze mówią, jak ja sobie żartuję. No bo to jest niemiłek. Ale pierwsze co zrobiłaś, pierwsze co mi powiedziałaś, jak wróciłaś ze Stanów, to to, że dużo fast foodów jadłaś. No to co ja mam teraz? Ty powinieneś powiedzieć na to, że widać. Wyglądam dobrze. A. Nie, że dobrze wyglądam i że mam się nie przejmować czy coś. Mógłbyś chociaż oddawać. Mega dobrze wyglądasz, Emilia, naprawdę. Dziękuję. W ogóle ci się nie przybrało. Dziękuję, teraz sobie lepiej. Ej, on to faktycznie buduje zamek! No, buduje i to jest przerażające, bo... Dobra, ja normalnie chleb obok niego, ja się zapomniałem, ale on jest jakiś opętany, to może nie do końca wie. Dobra, wiesz co, to mi się nie podoba bardzo, że on tutaj zaczyna jakieś takie rzeczy budować, bo po prostu mi się to nie podoba. Tylko on na taki zamek będzie potrzebował tak dużo gąbek, że to się w głowie nie mieści, ale zamek całkiem się prezentuje na początku, nawet nie najgorzej w sumie. Ma jakiś plan na ten zamek. Jakiś plan ma, no. Coś tam się zna. Troszkę. Może będzie ładny. Może tak, a może no, i nie. Osoby. Może ale tak, może nie. Ale po co mu zamek tak w sumie? W sensie wiesz, jakby no, ma tutaj domek, to po co mu coś więcej? Wiesz co, ja słyszałem tylko jego rozmowę z Patrykiem, jak to Patryk go powiedział, że on jakiś... Dobra, wiesz co, nie chce mi się patrzeć na to, bo on buduje ten zamek, czyli co, ja tu mogę przyjść za 15 minut i zobaczyć, na jakim on jest etapie, no bo to bez sensu jest tak patrzeć. Dobra, wiesz co, wracamy z powrotem, bo też podkaram się kończy za 2 minuty, to nie ma sensu zaraz tak... wiesz co on robi? Co robi? Nie wiem, jakoś kłania się, dobra, to jest mega dziwne. A on tak ma, no jak są opętani, to oni tak mają, się nie wiadomo, komu kłaniają. Okay. Faktycznie, a nie mam pompki robię akurat teraz. Albo nie wiem, co to jest. Dobra, wróć z powrotem na chatę i ten, no, kurczę, miałem cię oprowadzić, widzisz, może się uda jutro cię oprowadzić. Okej. Okay. No, ale teraz nie ma sensu, bo on tam jest, to wiesz, no, poczekam, aż go nie będzie i cię może oprowadzę i będzie git, nie? Dobrze, no to słuchaj, ja lecę do siebie na chatę, leć do siebie i do zobaczenia jutro. Ki. A, weź tam ten, jak to się nazywa? Nawet nie kończ, nawet się powiedzieć, nie dokończaj tego. To, kurczę, to po czym znikają boczki.